Pana dzieła wskazują również, jak złożona jest pozycja we współczesnym świecie i jak bardzo doskonała forma potrafi być nośnikiem ważkich, wysokich, uniwersalnych treści. Pana dorobek zajmuje niezmiennie wysoką międzynarodową pozycję. Cieszę się, że w ostatnich latach możemy go coraz częściej podziwiać także w Polsce. W tym uroczystym dniu pragnę panu pogratulować tak wspaniałych osiągnięć. Życzę także pomyślności i wielu dalszych społecznych satysfakcji. Z poważaniem Bogdan Zdrojski, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Mija już prawie 20 lat, jak zakupiłem bardzo zniszczoną przedwojenną fabrykę porcelany, przedwojenny świecimerów. To jest ta fabryka, która w latach 60. odniosła największy sukces, bo odtwarzała, produkowała figurki zaprojektowane w Instytucie Zamysła Przemysłowego. I tak los mi się potoczył, że nie pamiętam już, ale gdzieś kilkadziesiąt lat temu, jak było otwierane Muzeum Poznania Warszawskiego, po raz pierwszy zapoznałem się z panem profesorem Lubomirem Tomaszewskim przy telewizji, przy kamerach. Zaczęliśmy szybko rozmawiać. Bardzo nalegałem, żeby pan profesor powrócił prawie po 40-letniej przerwie do projektowania figury. Jak państwo wiedzą, bardzo lepiej profesor się zgodził. Prawie 20 lat współpracujemy. Pan profesor zaprojektował około 30-40 nowych wzorów. Dwukrotnie gościł już w fabryce. Nadal jest bardzo surowo oceniającym cały proces produkcji. Podpowiada nam dekoracje. No, jestem szczęśliwy, że na mojej drodze mogłem spotkać pana profesora Tomaszewskiego. Jeszcze raz, panie profesorze, bardzo, bardzo panu dziękuję. Powiedzieć o fabryce śmiechów, która została całkowicie spalona i przez pana Adama Spałę odbudowana i tych innych jest jedną z większych sił, które propagują kulturę polską na całym świecie. Mnie się wydaje, że temu człowiekowi się przede wszystkim należy nagrodę. Długo oczekiwana pani minister Alicja Adamczak, prezes Urzędu Podatkowego. Zapraszam bardzo serdecznie pani minister. Proszę bardzo. Szanowna Pani Wojewodo, Szanowni Radni Przewodniczący, drodzy Państwo. Proszę pozwolić mi w imieniu Prezesa Rady Ministrów honorować pana, naszego dzisiejszego dostępnego gościa. Teraz już naprawdę zapraszam państwa do... Thank you.
Przyjacielskim